Ja brałem udział chyba w czterech czy w pięciu filmach. To była Baza ludzi umarłych przede wszystkim, od tego się zaczęło. Potem była Pętla, potem był Ósmy dzień tygodnia, no i na końcu to już było bardzo, bardzo w czasach odległych od, że tak powiem, naszego poznania się, w Sonacie Maremonckiej. Jak ja poznałem Marka Chłaskę? No, to była akurat premiera filmu Skarb kapitana Martensa. Po skończonej premierze podszedł do mnie młody, bardzo młody, jakiś taki jegomość, przedstawił mi się, powiedział, że się nazywa Chłaską, że pisze scenariusze i że ma zamiar napisać film, w którym dla mnie przeznacza pewną rolę. No, ucieszyłem się z tego, nawet nie bardzo poważnie to traktowałem. Myślałem, że może po prostu ktoś tak sobie, chcąc tutaj uścisnąć rękę, jak to często się mówi, o, autograf czy coś, no i on tam chwali się, że pisze scenariusz. Ale rzeczywiście po jakimś czasie z Łodzi zadzwoniono do mnie, że powstaje film Baza ludzi umarłych. Nawet nie pamiętam, czy wówczas już się miało nazywać Bazą ludzi umarłych, bo chyba nawet następny drive, bo były trzy tytuły tego tematu. Był następny do raju, Głupcy wierzą w poranek i Baza ludzi umarłych. Ostatecznie pozostało to jako Baza ludzi umarłych. No, że zaproponowano mi rolę właśnie warszawiaka. No, wyjechaliśmy do Lądka Zdroju, ponieważ tam kręciliśmy tą bazę ludzi umarłych. No i po jakimś czasie przyjechał Chłasko. Poznaliśmy się osobiście. Okazało się, że jest bardzo, bardzo takim towarzyskim, bardzo równym facetem. Byliśmy ze sobą na dobrej stopie. No cóż można powiedzieć o nim? Był równym facetem, tak jak mówię, ale wszedł w konflikt z kierownicą produkcji, ponieważ uważał, że wyłuskano z filmu sceny, na których mu najbardziej zależało. Nawet do tego stopnia, że potem, jak wiem, nie zgodził się na to, żeby umieścić jego nazwisko jako twórcy scenariusza, tylko że film oparty był na podstawie powieści, czy na podstawie noweli Marka Chłaski. Robił z nami pożegnanie, znaczy z nami mówię, to myślę o aktorach, robił pożegnanie, kiedy podjął tam większą jakąś ratę, rzeczywiście we Wrocławiu, w restauracji, w hotelu Metropolu, robił takie pożegnanie z nami, bo akurat opuszczał już Lądek Zdrój. No i tam doszło do pewnych takich scenek, po których poznałem, że on nie był taki brutalny, jak się o nim mówiło, że po prostu był człowiekiem, który miał naprawdę jakieś takie serce czule, wrażliwe, ponieważ on rozpłakał się w pewnym momencie, dosłownie na mnie, jak to się mówi, na mojej piersi, że okastrowano go w tym filmie ze scen, na których mu zależało, i wszedł w konflikt w związku z tym z kierownicą produkcji i w ogóle z realizatorami tego filmu. I tam nawet doszło do takiej małej awanturki, ponieważ on miał wówczas bardzo dużo wielbicieli swoich, bo pisał tam na nowele młodzieżowe. Jeden z wielbicieli był dość natrętny i on go tam odtrącił. Miał akurat rękę w gipsie, nie pamiętam, po jakimś tam wypadku. Odtrącił go i rzeczywiście uderzył go tym kikutem tej ręki w gipsie w twarz. No więc zrobiła się awantura, grupa tych takich kibiców, która była za tym uderzona. Przy naszym wyjściu z restauracji z jednej strony stały, bo tam takie duże wyjście na schody prowadzą z dołu do góry, z jednej strony stała grupa, która miała nas pobić, a z drugiej, która chciała bronić Marka Chłaskę. Także to jest taka malutka scenka charakteryzująca, jakim był człowiekiem, a był rzeczywiście wzruszającym. Tak dosłownie rozpaczał po wykastrowaniu go z tych scen. Tam chodziło o scenę
O ile później mi opowiadano, bo ja w ogóle tego nie było w scenariuszu, który myśmy mieli. Chodziło o scenę, gdzie Zabawa, to znaczy ta główna postać tego filmu, i warszawiak szukają w miasteczku żony warszawiaka. Właśnie nie żony, tylko dziewczyny warszawiaka, która od niego odeszła. Szukamy tam wszędzie po melinach. No i przy okazji natrafiamy na jakieś takie zbiegowisko, wiec, gdzie chwalą współczesne czasy, tam młodzieżowy chórek śpiewa sobie ukochany kraj, umiłowany kraj, itd., itd. Są dużo młodzieży, no i poznali nas ci organizatorzy tego wiecu, poznali nas, że my jesteśmy ci ludzie z gór, którzy tam pracują, dostarczają to drewno do tego, no i chodźcie tutaj, parę słów powiecie nam, to widzą, nie widzą, tutaj słuchaczom zebranym na tym wiecu, powiecie, jak wam się pracuje, my tutaj czekamy na wasze drzewo, na szkoły mamy budować, mamy odrestaurowywać przecież całą Polskę, więc na was bardzo liczymy. No i Zabawa wchodzi na trybunę i zaczyna mówić, że my z myślą o was pracujemy, pracuje nam się dobrze, organizacje mamy dobre, a przecież przed chwilą widzieliśmy, jak tam, jakie warunki były, gdzie i w jakich warunkach my pracujemy, zabijamy się co chwilę, jeden spada w przepaść, tam drugi coś znowu, to niesamowite historie się dzieją, a on tutaj truje o tym, że jest tam bardzo różowo dla nas. Schodzi z tej trybuny, warszawiak podchodzi do niego, bije w twarz. Wiesz za co? On mówi, wiem, nie mogłem inaczej mówić. No i ta scena oczywiście wypadła, bo wiemy, jakie wówczas były czasy, cenzura przecież bardzo, bardzo, że tak powiem, dbała o czystą formę w rozumieniu ówczesnych czasów. Także po wyrzuceniu mu tych scen, po prostu nie chciał się podpisywać pod tym. No i może miał zastrzeżenia do samej formy filmu, to znaczy do samej profesjonalności Peterskiego, bo wiem, że tam też parę razy bardzo źle się wyrażał o materiałach, które on oglądał. Do czego zmierzam? Do tego, że był bardzo rozczulony, rzeczywiście potrafił być rozczulony, wrażliwy na ingerencję w jego twórczość. Ja uważam, że jeżeli film jest tak dobrze oceniany, to przede wszystkim dzięki chłasce. Dzięki autorowi scenariusza, bo w ten sposób... Ja do tej pory, przecież ja już mam na swoim sumieniu bodajże, ja wiem, 80 kilka tam filmów, to takiego dobrego scenariusza, tak bardzo filmowego, nie widziałem. Poza tym filmem Baza Ludzi Umarłych. Poza scenariuszem Baza Ludzi Umarłych. Rzeczywiście postacie, jak bardzo świetnie określone postacie, wszystkie jakieś są jędrne, soczyste, barwne. Chyba najlepszym dowodem jest to, że ja bym chętnie zagrał każdą z tych postaci, gdyby mnie proponowano oczywiście, mimo to, że nie zawsze mam warunki, no bo Fogiel musiałby być ten grubszy, starszy, tam lysawy, no ja nie miałem takich warunków wówczas na to. Ale każdą z tych postaci, czy Zabawę, czy Dziewiątkę, czy Warszawiaka, może Orsaczka nie, ale w każdym razie każdą postać chętnie bym zagrał, tylko dlatego, że ona była bogata w świetny dialog, w świetny sposób mówienia i określona tak dobrze i tak charakterystycznie, że później żadnego, może Czeszko tam troszeczkę, jeżeli chodzi o dialog, to mógłby zastąpić Marka Chlaskę, ale u Marka Chlaski ten dialog był tak świetny, tak filmowy, że naprawdę to jest jeżeli tyle jest zachwytu nad Bazą Ludzi Umarłych, to przede wszystkim dzięki Chlasce. Tam ja miałem też swego czasu parę takich sesji z reżyserem, bo no, po prostu inaczej widziałem pewne sceny. Także tutaj uważam, że przede wszystkim to jest Chlasko. Przyjemność było grać te role. Aleksandra Fogla to był debiut i Leona Niemczyka w tym filmie. Bo resztę to wszystko, to już mieliśmy parę filmów za sobą. Myślę o Kęstowiczu, o Romku Klosowskim. A ci dwaj to byli po prostu debiutanci. I od tego właśnie zaczęła się ich kariera późniejsza. Dzięki tym postaciom, dzięki temu filmowi. Mimo to, że w realizmie tym takim, jak mówimy, socjalistycznym, był dialog
bardzo pozytywny, powiedziałbym konturnowy. To u Laskiej to byli żywi ludzie. To byli żywi ludzie. Trudno mi w tej chwili dookreślić. Każdy dialog był taki, jakby wypływał od nas samych. On nie był zawieszony w powietrzu, nie był sztuczny. To nie było to, że nauczyłem się tego tekstu, aczkolwiek to nie leży we mnie. Ja mówię czyjeś słowa, postaci. Przy tym filmie, przy tym dialogu Laski, każdy mówił własnymi słowami. Tak jakby to były autentycznie jego z duszy wyrwane słowa. Tutaj jest różnica, bo rzeczywiście no może w późniejszym filmie tego tam tak ja nie wyczuwałem. Natomiast w bazie ludzi umarłych, on przecież podobno był przed tym, zanim zaczął kręcić, pisać scenariusze, on podobno pracował właśnie gdzieś tam w zwózce drewna, czy gdzieś w Bieszczadach właśnie. Dlatego on umieścił bazę ludzi umarłych w Bieszczadach, bo podobno tam właśnie gdzieś on we wcześniejszych latach tam się znajdował. I dlatego on znał tych ludzi i potrafił ich przedstawić w formy takiej, że to było bardzo wiarygodne. Wspomniałem kiedyś tutaj o Bogdanie Czeszko. On troszeczkę się wzorował na jego dialogu. Mówili, że obskurny, że ale on starał się być też takim prawdziwym, jakim był Łaszko. Kiedyś za granicą podszedł do mnie był nasz kierownik produkcji, który opuścił nasz kraj, nie wrócił. Powiedział mi, że proszę pana, jesteśmy tutaj, w Enerefie akurat był, jesteśmy tutaj tego, kręcimy film w CC Filmie i mamy zamiar wznowić bazy ludzi umarłych. Chcemy zaprosić pana i Leona Niemczyka do... Później nie zaprosili, nie wiem dlaczego, z jakich powodów to nie doszło do kręcenia. Może doszło, ale to już nie zahaczało to o nas. Ale w każdym razie nie wspominał mi, że to będzie w języku niemieckim. Ja powiedziałem, że to w niemieckim na pewno nie będzie to takie, jak jest w Polsce, w polskim, bo ponieważ to jest bardzo, bardzo typowy język dla kierowców, dla tej grupy ludzi, która w takiej w warunkach, jakich się znalazła w bazie ludzi umarłych, że to przetłumaczenie na niemieckim to nie chwyci, to zupełnie, będzie zupełnie coś innego. No on był innego zdania, mówił, że my to zrobimy po polsku, przetłumaczymy może jakoś w jakimś takim dialekcie slangowym, żeby to było bardziej zbliżone, no, ale do tego nie doszło. Nie o to chodzi w tej chwili, tutaj nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że dialog był bardzo, bardzo... W żadnym z filmów, których tutaj kręciłem, przecież mam sporo już, że tak powiem, w swoim życiorysie, to nie było takiego dialogu. Mniej czy więcej tam tekst panu odpowiada, czy nie odpowiada. Człowiek stara troszeczkę go tam ustawić w stosunku do swojego sposobu mówienia, żeby to było bardziej prawdziwsze. U Łaski nic nie trzeba było zmieniać. Nic nie trzeba było zmieniać, było tak prawdziwe, że... No fantazja po prostu. Ja kręciłem sporo przecież. Różnych ludzi grałem, z różnych środowisk. To nie było takiego dialogu.